Hej misie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ho ho ho, do świąt zostało nam tylko 5 dni. Na kanale mamy już prawie 4000 subskrypcji i tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, żebym zrobił coś od siebie dla was, takiego ekstra. I wpadło na pomysł, żeby zorganizować taki malutki konkursik. Do wygrania byłoby 140 zł na dowolną platformę, czy na PlayStation, czy na Xboxa, czy na Steama. To już osoba, która wygra, sobie wybierze. Co trzeba zrobić? Słuchajcie, przede wszystkim trzeba kliknąć subskrybuj na moim kanale i zostawić sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z update'ami. I drugim zadaniem konkursowym jest napisanie w komentarzu, jaką grę chcielibyście sobie kupić na święta i dlaczego. Albo komu może byście chcieli ją sprezentować. Pole do popisu zostawiam wam. Czas jest do piątku do północy i w sobotnym odcinku wyłonię zwycięzcę. No, to nie przedłużając, zobaczmy co nas dzisiaj czeka. Ładnie podsłuchiwać? No, pan się już załatwił swoim sknerstwem. Pracuję tu 11 lat. Nie ma pan w ogóle zaufania. Nie ma pan podejścia do ludzi. Dorota, nie daj rady. Nie, bo jestem sama. Kuchnia jest w stanie ruiny. Pan myśli, że w ten sposób pan będzie miał pieniądze? No, według mnie wtedy miał rację. No. Nigdy pan nie ma racji. Dzisiejszy odcinek został zaproponowany nam przez widza. Tutaj wam zostawiam komentarz. Bardzo dziękuję. Z tego co widziałem po przebitce będzie się troszkę działo. Dziękuję wszystkim osobom, które mnie obserwują i wspierają mój kanał. Dajecie mi niesamowitego kopa do dalszego działania i do nagrywania praktycznie codziennie. No ale nie przedłużając, zapraszam na intro. Proszę na pięcie, odpalamy knot. Drzwi, za chwilkę wywalą się słupie. Kabum, lecą narzędzia i przyrządy kuchenne. Magda podnosi dłoń, zatrzymuje je w powietrzu. Jednym ruchem sprawia, że opadają na dół. Ciach, ciach, ciach. Szybki rzut na Magdę, ostry wzrok. Stolica Zagłębia, Sosnowiec, to dziś miasto niemal 200-tysięczne. Kiedyś w jego pobliżu zbiegały się granice Niemiec, Austro-Węgier i Rosji. Czy ogląda mnie może ktoś z Sosnowca? Jeśli tak, to dajcie znać, czy dalej tam jest tak wszystko w przebudowie. Jak jechałem tamtędy jakoś rok temu chyba, wakacje, albo w te wakacje, już nie jestem pewny. No w każdym razie było wszystko w przebudowie, nie dało się przejechać. W pewnym oddaleniu od centrum przybytek o nazwie Okrąglak. Oprócz restauracji mieści się w nim sala weselna i niewielki hotel. Pomysłodawcą tego biznesu jest Mirosław. Pani Dorotko, widzę, pani coś dobrego robi dla mnie, mam nadzieję, bo jestem głodny jak wilk. Kotlet mielony i surówka? Z przyjemnością, mam nadzieję. Proszę bardzo. Właściwie do tego obiektu stałem się w około 2006 roku. Była to kiedyś przychodnia kopalni Sosnowiec. Niestety, rzeczywiście było to przedsięwzięcie kosztowne. Podpierałem się również kredytem, który do dzisiaj mi doskwiera. O, jaki uroczy starszy pan. Co tu może pójść nie tak? W sumie restauracja nie wygląda jakoś źle. No na stałe tu pracuje teraz 3 osoby z obsługi, jedna pani na kuchni. I doraźnie, ewentualnie na imprezy są dodatkowo osoby przyjmowane. Tworząc dość skromny zespół, pracownice na brak zajęć narzekać nie mogą. Praca jako kelnerka, barmanka, plus jakieś tam porządki, sprzątanie. Przygotowuję imprezy, sama ustawiam stoły. Dziewczyny powinny robić więcej, żeby ten obiekt funkcjonował i żebyśmy wszystkim nam się żyło łatwiej. Oj, no to już widzę. Czyli masz stanowisko recepcjonistki, ale tak naprawdę jesteś barmanką, kelnerką, recepcjonistką, dekoratorką wnet, czy złotą rączką i w ogóle wszystkim. A facet jeszcze mówi, że dziewczyny powinny robić więcej. To chyba już wiem, co tu będzie problemem. Szef oszczędza na wszystkim, ale źle mu to wychodzi. Pilnuje mnie, jeżeli robię imprezę, robię zimną płytę, to chodzi cały czas i sprawdza, ile tego jest wydawane, żeby tylko było wszystkiego mało. A to wszystko ponoć dla wspólnego dobra. Żyjemy z tej firmy wszyscy, więc im będzie, jeśli ta firma będzie w lepszym stanie, tym będzie nam się lepiej wszystkim żyło. No jest specyficzną osobą, jest trudnym człowiekiem. No jest wybuchowy. Ja go nazwałam furiatem, nazywam go ostatnio. Jeśli macie przychodzić do pracy w poszanowaniu, czyli to przynajmniej opisujcie szafki. Ty wyzywa to nas od 11 lat, już jeden tekst, że jesteśmy debilami. Albo na przykład, jeżeli się pracuje, to trzeba myśleć. To są szefa słowa. Także szef nie rozmawia normalnie z pracownikiem. Człowiek, jak ja to mówię, wypluwa sobie flaki
poświęca swoje życie osobiste i potrafi przyjść i powiedzieć, że nic nie robimy, że nawet jak się człowiek źle czuje, to nie może się źle czuć. A taki miły się wydawał na początku, a tu proszę, co wychodzi. Znowu mamy case, gdzie szefostwo obraża pracowników i robi wyzysk. Czy to już jest naprawdę jakiś standard? Okrąglak w Sosnowcu to miejsce bardzo rozpoznawalne. Skoro mnie tu zaproszono, myślę, że może być niedalne. No proszę, Madzia nie czuje, że rymuje. Tutaj najpierw rapy, teraz jakieś rymy, no. Ja tutaj myślę, że kariera muzyczna mogłaby się rozkręcić. Dobry wieczór. No, witamy w rezydencji Okrąglak Sosnowiec. Rezydencja, co jest? Restauracja Okrąglak, rezydent Sosnowiec. Rezydencja, dużo powiedziane. No i też taka karta, powiedziałabym, sprzed 30 lat, nie? Niestety wszystkich dań nie mamy, tylko dania z ostatniej karty. Ze względu na... Macie danie z karty, czy nie macie? Z ostatniej strony. Tu nie ma nic z tego? Nie. Co mam zrobić? Ja poproszę rosół, karczek i kotlet mielony. I poproszę... Poproszę grzybów. Nie przyjmowałem tych potraw, ale kuchnię Doroty znam. Stąd właśnie moje przypuszczenia, że będą uwagi krytyczne pani Magdy. Mamy takie czekadełko w czasie oczekiwania na zamówione. Czy mogę prosić o obrane ogórki? Obrane, tak? Tak, bo też wyglądają w ogóle jakby były przekrojone miesiąc temu. Co to za restauracja, w której... Dostajesz kartę pełną super dań, wybierzesz sobie co chcesz i nagle się dowiadujesz, no ale w sumie nic nie mamy. Tylko te dania z ostatniej karty, a tam rosół. Oj, tutaj oszczędności bardzo mocno musiały wlecieć. Czy idzie coś do jedzenia? Bo Magda jest głodna! Natomiast zwolnieniem, nie wiem, co robią te dwie panie za barem, do mnie denerwuje. Bo takie mamy stanowisko pracy. Tam jest nasze stanowisko pracy. Menadżer? Tak. Menadżer w takim małym miejscu? Tak. A pani co robi tu? Recepcjonistka. A co tam robi recepcjonistka? Przyjmuje pani gości z hotelu? Tak, w tym miejscu tutaj. Co kazali robić właściciele? Powiedzieć to jak było. Po prostu przyjść i być. Macie, weźcie, wyluzujcie, nie sujcie mi tam jak dwa banany już. Ja bym się tak nie śmiał na waszym miejscu. Ten rosół jest tak trochę robiony, jakby z mojego przepisu. Powiem szczerze, że dużo wody tu nie ma. Jest intensywny, smaczny. A jednak rosołek się udał. Zobaczymy, co dalej. Ale to co teraz wydajemy? Karczek czy grzybową? Grzybową. Grzybową. Bo Kusiu, ale to można było powiedzieć, co wychodzi najpierw, tak? A tu, no i co, teraz wszystko stoi? Dzisiaj było widać, że przydałaby mi się pomoc kuchenna, bo... Przygotowanie klusek śląskich, czy ziemniaków, czy nałożenie nawet surówek na talerz, tak? To jest potrzebna ta druga osoba, a ja jednak muszę wszystko sama zrobić. Nie oszukujmy się, jak jedna kucharka ma ogarnąć całą salę? Przecież to jest prosty przepis na niezadowolenie, długi czas oczekiwania i no kiepską ocenę. Tam podgrzybki czy prawdziwki? Chyba podgrzybki, nie? Szczerze, nie pytałam pani Dorotki, z jakich grzybów są zrobione. Niech pani się zawsze pyta, pani Dorotki. Dobrze. Prawdziwki są jaśniejsze. To wygląda na podgrzybkę, ale grzybowa jest. Grzybowa jest i to całkiem niezła. No, póki co się okazuje, że pani Dorotka robi bardzo dobrą kuchnię. Tu ktoś umie gotować, to nie ma o czym gadać. Ale po co sprzątasz? Przynieś od razu kotlet, zabierz moje danie, a nie... Wyglądasz jak wariatka, ty pierwszy raz tutaj pracujesz? Nie pracuję tutaj na co dzień, tylko... Na wesele. Tak. To widać. Szef poprosił mnie, żebym dzisiaj przyjechała i obsłużyła panią Magdę Gessler. No myślę, że to właśnie stwarzanie pozorów przez szefa, że wszystko tu się ładnie układa, no ale tak nie jest. Już wiem, jak wszystko smakuje. Teraz zobaczymy próba kotleta. Jak na razie Dorota radziła sobie świetnie. Kotlet jest zajebisty. O kurde, czyli co? Kuchnia jest super, bardzo dobre żarełko. No to mamy problem w szefie. No bo ja nie widzę innego rozwiązania. A kuku? Co to tak ładnie podsłuchiwać? Tak nie można. Albo pan się wita, ale nie pan siedzi na zapleczu i podsłuchuje. Taką dzisiaj podjąłem strategię, że dzisiaj nie odsuwam się na bok i niech tą
oceni fachowiec. Niezły spektakl. Dużo dłużyzn, ale przynajmniej dobrze zjadłam. No, najadłam się, no i do domku. Niech sobie radzą. Wszyscy się rozchodzą do domu, a ja jednak muszę zostać na tej kuchni, żeby posprzątać, tak? Te parę naczyń pomyć i dopiero pojadę do domu jako ostatnia, tak jak zwykle zresztą. Sosnowiecki Okrąglak budzi mieszane uczucia i rodzi wiele pytań. Dlaczego tak ogromna przestrzeń jest tak zaniedbana i dlaczego na siebie nie zarabia? No nie, no ten szef jest jakiś fatalny po prostu, no. Nie dość, że ta kucharka sama musi robić całą kuchnię, to jeszcze sama musi później wszystko sprzątać? Dlaczego ona jeszcze tam w ogóle pracuje? Jeżeli ma taki super fach i robi super żarełko, nawet Madzia powiedziała, że jest pyszka, to czemu ona tam jest? Pani Doroto, dostałam wczoraj od pani zupełnie niezłą kolację. Bardzo się cieszę, pani Magdo. To ja rozumiem, że jest chyba pani sala. Tak. Wydaje mi się, że też pani gotuje. Znowu tam właściciel podsłuchuje, widzę. Tak, cały czas. To może by nie podsłuchiwał. To poprosimy właściciela, żeby sobie przeszedł gdzie indziej. Dziękuję bardzo. Pani Doroto, pani gotuje naprawdę. Ja dobrze, domowo, ale pani jest tu jedna i to w ogóle jest jakiś żart. Są goście? Cały czas. Nie, nie ma gości. Szef twierdzi, że goście hotelowi są. Tych gości hotelowych nie ma, bo jest nieraz tak, pani Magdo, że przychodzi gość hotelowy i pyta o obiad o 13:00, a mnie nie ma. Szef chce, żeby przyjechać na 15:00 i żeby o 16:00 był obiad wydany. Czy o 21:00 przyjeżdża jakiś jeden gość na hotel i chce o 21:00 zjeść i szef twierdzi, że ja mam być do 21:00. Jakie są straty na tym? No dosyć duże straty, dlatego że jeżeli ja rozmrażam mięso, nie mrożę jej drugi raz. Ostatnio nawet miałam imprezę i szef przechodząc przez kuchnię złapał mnie na tym, że robię miele karczek do krokietów, czym był bardzo oburzony, że z takiego mięsa potrafię zrobić krokiety. Bo? Bo jest drogi. No tak, najlepiej byłoby to niewykorzystane mięso jeszcze raz później wykorzystać, zamrozić, odmrozić. Przecież to tylko mięsko, to się nie zepsuje, a pieniążek jest pieniążek. Ale z drugiej strony, jak mu się opłaca ściągać pracownika na 15, żeby zrobił jeden obiad? Potem ma siedzieć w tej pracy do 21, żeby zrobić drugi obiad. To jest dopiero strata, bo przecież, no mam nadzieję przynajmniej, że temu pracownikowi za ten okres tych 6 godzin, no to normalnie płaci, tak? Czy nie? Szef nie umie z pracownikiem rozmawiać, tylko idzie do siebie do domu, a później ja zajeżdżam do domu, nie widzę się cały dzień z dzieckiem czy z mężem. I dostaję smsy, tak, typu, że niszczę jego jedzenie, bo 40% mięsa czy tam jedzenia wydałam dla gości za dużo, tak. Szef jest bardzo wybuchowym człowiekiem, tak. Potrafi przyjść na kuchnię na przykład i powiedzieć, że no fajnie, pani Doroto, pani się bawi, ja jestem głodny, gdzie w danej chwili mam na przykład 500 klusek do zrobienia śląskich na wesele, bo nie mam pomocy nieraz. No to pani zwariowała, że pani to robi, tak. Matko, ale mi jej szkoda. A ten szef jest jakiś straszny. Ja nie wiem, czy Magda da radę go ustawić. Jeżeli on był skąpy przez cały czas, to raczej po jej wizycie to się za bardzo nie zmieni. No ale zobaczymy. Ubierania czegoś, ma pani kogoś? Nie. Jeżeli jest większe wesele, staram się kogoś znajomego wziąć. Ile pani płaci? Za godzinę. 18 zł na godzinę w normalny dzień. 25 zł za wesele, ale powiedział, że to wymogłam na nim szantażem. Ja jestem, no nie wiem, czy przyzwyczaiłam się pani Magdo do tego. A czy do niewoli pani się przyzwyczaiła, no? Może nie wierzyłam w siebie, może myślałam, że no gotuję jak gotuję i może... Ale gotuje pani fantastycznie. Pani Magdo, bardzo dziękuję za rozmowę. Tak. Dziękuję bardzo. Czy to jest syndrom sztokholmski, kiedy się uzależniasz od swojego oprawcy? Bo to, co robi szef tej kucharce, to jest po prostu mobbing i jakiś szantaż emocjonalny. O Jezus, masakra po prostu. Uciekaj stamtąd, kobieto. Wszyscy mówią, że ryba psuje się od głowy i zdaje się, że ta głowa tutaj jest mocno zepsuta i z tym będą niezłe jaja. Po długiej rozmowie z Magdą Gessler Dorota musi odreagować. Jako niezła kucharka ma się z czego cieszyć. Jako pracownicę sporo ją chyba kosztowała opowieść o tym, co w Okrąglaku dzieje się na co dzień.
Aż taką opinią pozytywną byłem zaskoczony, pani Magdy. Panie Mirosławie, pan to dopiero będzie zaskoczony, jak sobie pan z nią porozmawia. Uwierzę, że pani Dorota jest dobrą kucharką, jeżeli rzeczywiście tłumy nowych klientów to potwierdzą po skonsumowaniu tych nowych potraw. A ty zarobisz kupę szmalu, a jej zapłacisz 18 zł za godzinę. Jeszcze jej później napiszesz, że straciła żarcie. Jezus, o, jaki ten typ jest wkurzający. A taki milutki się wydawał na początku. 7 700 000... Kurwać! Pojeb mnie zaraz! Wykształcenie kto? Technik górnik. Przez 35 lat prowadzę działalność gospodarczą. No, z gastronomią, tak? Od 21 lat gastronomię. Posiłki na kopalni, podobny zajazd. Czyli miałem najtańsze, jakie mogą być, duże ilości, dokładnie, o niskich kosztach. Pan się przyzwyczaił do karmienia zbiorowego, a nie do żywienia. Opinia, którą posiadłam, mówi, że pan daje za mało i w momencie, kiedy ktoś robi więcej, no pan się burzy, że pana ktoś okrada albo ktoś panu nie daje zarobić. Jak pan chce robić pieniądze bez dobrego zaopatrzenia, bez zadbania o wnętrze, bez zadbania o personel i bez posiadania personel? Pan robi wszystko, żeby się załatwić. Uwaga, jestem telepatrykiem, on zaraz będzie pewnie gadał rzeczy typu, że to pracownicy mówią wszystko źle, bo tu jest zupełnie inaczej i zaraz powie jakąś historię swojego życia na 100%. No, pan się już załatwił swoim sknarstwem. To pana własność, czy pan to dzierżawi? Moja własność. Czy to już jest zastawione? Tak. Na jaką sumę zastawił pan ten budynek? No tam ogólnie zadłużenie jest tam gdzieś pod 2 miliony. Ja pieniędzy od tak nie urodzę. Nigdy w życiu pan tych długów nie zlikwiduje, jeśli pan nie zmieni swojego stosunku do ludzi i swojego stosunku do myślenia o restauracji i domu weselnym. To w ogóle się skończyło takie myślenie. To, że tu będzie pełno przy pani Dorocie, wierzę. I knajpę jako taką można uruchomić, chociaż będzie bardzo ciężko. Pan tych ludzi jeszcze tam dociska, jak może. Nie, myślę, że dla ludzi jest tam zbyt miękki nawet. Tak, tam szczególnie z tymi SMS-ami, co pan pisze, że pani tam za dużo tego wydaje i tamtego. Wtedy miałem rację, no. Nigdy pan nie ma racji, jeśli chodzi o gości. Goście muszą czuć właściciela, który nie zabiera, a daje. Otóż to, chociaż podejrzewam, że on to by najlepiej chciał, żeby te kelnerki, które tam sobie zatrudnia na wesela, żeby latały po prostu po talerzach i ważyły, czy porcje się zgadzają, czy przypadkiem tam pani kucharka nie dała za dużo, matko jedyna. Ja mam takie pytanie, gdyby to była twoja restauracja, powiedzmy sobie, że szef ci ją zostawia na miesiąc i ty masz ją poprowadzić po swojemu. Chciałabyś? Tak. Przede wszystkim nie oszczędzałabym na obsłudze i na jedzeniu, bo jeżeli będzie dobre jedzenie i dużo jedzenia, ludzie wrócą do nas na imprezę. Co pan wyprawia? To nic. Może zaczniemy od tego, że jutro musisz mieć dwie osoby, tak, do pomocy, żeby zrobić tę kolację. Pani Magdo, nie znajdę dwóch osób. Postaram się, pani Magdo, ale nie obiecuję, naprawdę. Za tyle, za ile znajdziesz, to są 2 dni. A potem zobaczymy, co będzie. Pan Mirosław ewidentnie ma już z tym problem i widzę, że już bardzo żałuje, że wezwał panią Magdę. No bo jak to? Ja mam dać podwyżkę tej kucharce, która daje jeszcze więcej żarcia innym ludziom? I co? I mam zatrudnić jeszcze 2 dodatkowe osoby na pomoc w kuchni? Helena, mam zawał. O Boże. Zapraszam do siebie na kuchnię. Obłędnie duże. Ta maszyna działa? Tak. A to? Ten piekarnik? On jest brudny. Wiem, pani Magdo. Dorota, nie dajesz rady? Nie, bo jestem sama. Tu musi być ktoś, kto ci pomaga w sprzątaniu. To garnek to może szef sobie gdzieś zmierza. On reaguje. To jest aluminium, takich garków już się nie używa. Ani misek, które tak wyglądają. Te miski są już nie do użycia. Tego typu garki... W tych
zegarkach nie wolno gotować, jest przestępstwo. No i mamy rozróbę, ale słuchajcie, tutaj wielki szacun dla Madzi, że nie jest tak bardzo krytyczna dla tej pani kucharki, która jest tam sama i sama musi wszystko sprzątać. Bardzo się cieszę, że ma tutaj tę świadomość tego, że no ta kobieta nie jest po prostu fizycznie w stanie wszystkiego posprzątać i dopilnować, szczególnie przy tak skąpym szefie, który podejrzewam, że nie chciał kupować nowych rzeczy, a ta pani Dorota na pewno mu o tym mówiła. W ogóle życie jest szkodliwe. Badań naukowe dowodzą, że życie to jest choroba śmiertelna, na którą każdy nas umrze. Nie no, oczywiście, że tak, no ale idąc z tym tokiem rozumowania, statystycznie każdy człowiek, który pije wodę, kiedyś umiera. Temu panu już dziękujemy. Jakie takiego garka jeszcze nie widziała. Proszę. Proszę. Podejdź, Dorota. Do widzenia, dziękujemy. Panie prezesie, pan usiądzie tutaj. Pan sobie popatrzy na to. Popatrzy wnikliwie, choć wciąż z kierowniczego stołka. Bo ostatecznie to chyba nie Dorota odpowiada za jakość dostępnych w kuchni sprzętów. Autentycznie myślałem, że ona go jeszcze z tej kuchni wyrzuci razem z tymi garnkami. A mogłaby to zrobić. No tak, ale ja prosiłam, żeby przywieźć, żeby zakupić nowe garki. No to tak jak mówię, no przed kuchennymi rewolucjami zostały na lokal, gdzie nieraz obsługujemy 200 osób czy 300, zostały zakupione 3 garki tej pojemności, tak? Mówiłam, że nie nadają się półki i półki zostały. Były informacje, że brakuje rzeczy, tak? Potwierdzam, że zostały może zbyt mało dokupionych, ale no to kupimy więcej. O matko, niektórzy ludzie nie powinni prowadzić restauracji i przykro mi, panie, nie pamiętam jak pan imię miał. Przykro mi, panie Mirosławie, ale z tego co widzę, należy pan do tych osób. Tak się nie prowadzi lokalu. I jeżeli pracownik coś takiego zgłasza, a pan teraz przed kamerą mówi, że nie do końca tak było, no to w tym wypadku bardziej wierzę pani Dorocie niż panu. Do przeprowadzenia rewolucji potrzebni są ludzie. A tu ludzi jak na lekarstwo. A few moments later. Czy szef nam może pomóc w sprzątaniu? Tak. Nie ma nikogo do sprzątania, nie mamy ludzi. Musimy pomóc Dorocie, no wszyscy mam nadzieję, że pan też nam pomoże. Tak. No to zapraszam. Szef się trochę zdziwił, nie wiedział chyba co powiedzieć, no ale musiał powiedzieć tak, nie było wyjścia, bo bym go sama podniosła z tego fotela. Nie pomagałem dziewczynom, ponieważ sądziłem, że same da tą radę. No a co miał powiedzieć? No wszędzie kamery, każdy go nagrywa, miał się nie zgodzić? Bardzo dobrze, że go tak przyparły do muru. Oby to się działo jak najczęściej. Żebym ja mogła kontynuować rewolucję, muszą się zgodzić na moje warunki. Pan to straci już wkrótce, jeśli pan nie podejmie jakiś takich bardzo szorstkich i bardzo ostrych decyzji. Ja proponuję, żeby pani szefowa kuchni miała swoją pensję, tą, którą pani dotąd proponuje, plus 4% od obrotu kuchni. To jest jedyna forma, żeby to przetrwało i żeby ona miała jakąś motywację do tego, żeby tutaj zostać i no, żeby ta kuchnia nie wyglądała, jak wygląda. Panu jest wszystko jedno, bo jak nie ma gości, to pan nic nie płaci, tak? Mm-hmm. Co pan na to? Spróbujmy, oczywiście. Poproszę panią szefową. Propozycja pani Magdy odnośnie współpracy z Dorotą wydaje mi się interesująca. Przyjąłem ją do realizacji. Mhm, na pewno. A tutaj mi leci pociąg. Ciuch, ciuch! Nazwa Okrąglak mnie pobudziła do pomysłu, żeby no, okrąglak został okrąglakiem i żeby to podkreślić, że jest to szczególna forma restauracji. W związku z tym trochę dekoracja będzie na okrągło. To znaczy zaczniemy od jednego koloru i tym kolorem żółtym i odcieniami żółci poprowadzimy całość na okrągło aż do ugru. Na tym będą wisiały pejzaże, które dadzą nam przestrzeń. Jeśli chodzi o jedzenie, będą jajka faszerowane grzybami, z płatkami szampionów czy portabello na wierzchu, chrupiących i cebulką, mus z jajek i grzybów. I będzie pani pyszny rosół, ale z domowym makaronem. Jeśli chodzi o drugie danie, to będą pulpety z kaczki,
Do tego będzie purę ziemniaczane z gorgonzolą i sałata z jabłek, pomidorów żółtych. Taka bardzo fajna, ciekawa, świeża. Myślę, że fajnie, że zostawia tą nazwę okrąglak, bo faktycznie to się wydaje dość popularne tam w Sosnowcu. Co do kolorków? Nie wiem, muszę zobaczyć, ale to za chwilkę się przekonamy. No i jedzonko też brzmi dobrze. Czas zabrać się za gotowanie, żeby w tym miejscu było dobrze na okrągło. A więc smacznie i powtarzalnie, począwszy od dzisiejszego kluczowego wieczoru. No, to ma być dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, i widzę tam chyba nowych kucharzy. Bardzo fajnie, że udało się znaleźć i pani Dorota nie musi już robić tego wszystkiego sama. I jak tak spojrzałem, tak na szybko tam za Magdą, na te kolorki i to wszystko, to w sumie całkiem fajnie to wygląda. Co to są za grzyby? To nie są prawdziwki. Prawdziwki? Szef kupił. No prawdziwki? Tak, dwa razy mielone. To są podgrzybki. Powiedział, że prawdziwki. A pani nie odróżnia? Takie ciemne. Nabieramy? Tak, wiesz. Mamy cebulę? Tak, pokrojoną. Już teraz zacznie czymś pachnieć. Grzyb a grzyb, wszystko trzeba sprawdzać. Twoim zadaniem numer jeden jest sprawdzenie produktu, który dostajesz do kuchni. Jeśli przyjmujesz te prawdziwki, odpowiadasz za nie. Ładujcie to do jajek. No tu racja. Jeżeli została już szefową kuchni, no to musi być odpowiedzialna nie tylko za to, żeby zrobić to żarcie, ale też za to, że te składniki, których używa, to faktycznie są te konkretne składniki, które zamawia u szefa. Bo szczerze mówiąc, ja tutaj się zgadzam z Magdą i nie wydaje mi się, żeby to były prawdziwki, chociaż na grzybach znam się źle. Jak kiedyś byłem na grzybobraniu, to zbierałem same trójaki. No w każdym razie tak, to powinna weryfikować. Promocja gotowa. I jaja w lesie. Na okrągło. Dobra. Na czele licznego zespołu promocyjnego staje bez oporu sam szef. Zapraszamy Państwa serdecznie na degustację przygotowaną przez panią Magdę Gessler. Zapraszamy Państwa do naszej nowej restauracji pod nową nazwą Dobrze na okrągło. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy panią. Zapraszamy panią na degustację. Są to jajka faszerowane pod grzybkami. Będzie to taka kuchnia domowa, smaczna. Bardzo dobre. Myślę, że jeżeli jedzenie będzie dobrze smakowało, to na okrągło będę przychodziła. No, jakie tutaj żarciki wleciały tutaj od totalnie niepodstawionych osób. Super! Bardzo fajnie. No ale w sumie wygląda smacznie i samym coś takiego zjadł. Miejsce ponurych parawanów zajęły z kolei widoki przymglonych górskich pejzaży. A tu i ówdzie stanęły wazony pełne kwiatów. Okrąglak ma budzić dobre emocje. Co jako pierwszy oceni Mirek? Podoba mi się tutaj głównie ta ciepła, miła, przytulna atmosfera. Z wierzchu może i tak, ale czy będzie tak w środku, to już zależy tylko i wyłącznie od pana. Tak. To jest cukier? Nie, słodki. A to by się porobiło. Proszę. Ja przyniosę łyżkę, pani Magda. Nie trzeba. Próbuj, weź grubą, dużą łyżkę. Byłby super kompot. Na początku gotowania z panią Magdą był bardzo duży stres. Wydaje mi się, że byłam bardziej zestresowana niż pierwszego dnia, jak pani Magda do nas przyjechała, ale później sytuacja się rozładowała. Pani Magda jest bardzo sympatyczną osobą, bardzo miłą, bardzo pomocną. Bardzo dużo można się od pani Magdy nauczyć. Totalnie też odnoszę takie wrażenie. W ogóle mi się wydaje, że jakby pani Dorota pracowała w jakiejś restauracji pani Magdy, to by się świetnie dogadywały, bo wyglądają jakby naprawdę miały bardzo dobry kontakt. I w kuchni, i w sumie też tam poza kuchnią, jak sobie tam rozmawiały. Mirek, tylu gości nie widział tu od dawna, ale chyba dobrze się wśród nich czuje. To bardzo miłe, przyjemne uczucie mieć gości w restauracji, ale przede mną jeszcze dużo pracy, żeby tych gości utrzymać na stałe. Oryginalna przystawka, głęboki smak, wyrazisty, wszystko jak najbardziej na swoim miejscu. Jest tak. Nieprawdopodobna ilość talentów pani Dorocie, nieprawdopodobna ilość braku zaufania panie Mirku pana do Doroty. Musi pan zrobić spocznij i zaufać ludziom, przyjąć ludzi do pracy, na stałe dwie osoby do pani Doroty, otworzyć od 12. Bardzo pana lubię, pan jest uroczy, uśmiechnięty, czaruje, kombinuje, ale ja pana tu nie chcę, bo w kuchni się nie czaruje i nie kombinuje. Daje się prawdziwy produkt, jeżeli się czaruje, to smak.
Natomiast nie oszukuje się ludzi. Ma pan fajną załogę. Te dwie laski, co tam niby nic nie robią, też swoje zrobiły. Młodzież super. Ona mówiła tutaj o tych dwóch laskach, które stały przy barze i ją tak bardzo irytowały, że co one tam sobie robią? Stoją? Niech się za robotę wezmą. Dorota świetnie poprowadzi tą restaurację, jeśli tylko Mirek będzie przestrzegał moich rad. To znaczy, no podjęłyśmy decyzję, no jeżeli chodzi o mnie i o Karolinę, podjęłyśmy decyzję, że jeżeli się szef nie zmieni, to odejdziemy od pana. Jesteśmy ludźmi, trzeba rozmawiać do nas. Pracuję tu 11 lat. Nie ma pan w ogóle zaufania, nie ma pan podejścia do ludzi. Przyjąłem do wiadomości i będę się starał poprawić się, zmienić się. I na tym kończy się rewolucyjna kolacja, z nadzieją, że będzie dobrze. A czy będzie? Sprawdźmy to. Przenieśmy się teraz miesiąc w przód. Czy w tym miejscu się kręci? Czy też wszystko stanęło w martwym punkcie? Dobry wieczór. Oj, pusto tu. Zimno, pusto. Ale może tylko w tej chwili. Dzień dobry. Co tutaj tak jest pusto? No pusto. Zgadza się. Powiedz mi, czy był taki moment, kiedy był ruch? Szczerze? Nie. Nie. Wiem. Czuję to. Daj mi te jajka faszerowane z grzybami, rosną na kurze, pulpeciki. Dobra. Jedynym przedsięwzięciem, jakiego szef dokonał, żeby rozreklamować to miejsce, to zaprojektował nowe ulotki, które zostaną rozesłane w kilku miastach tutaj. To jest czas stracony, ludzie nie przyszli, nie zarobiliśmy żadnych pieniędzy, tak? A jednak się codziennie gotuje na kuchni, ale nikt po prostu tego nie je, tak? O Jezus. Ale zaraz, czy wy tam nie mieliście jakichś menadżerek czy coś? To nie one powinny być odpowiedzialne za promocję lokalu? Czy jak to tam działa? Mi się wydaje, że moje danie wyglądało na bogato, a to jakieś takie mizerne. Dłe nie jest. Po wizycie pani Magdy szef już nie robi tak zakupów, jak robił do tej pory. Raczej ja sobie zamawiam u swoich dostawców sprawdzone już. Co na pewno powinno pomóc utrzymać rewolucyjny poziom? Na przykład intensywnej w smaku zupy. Dobry rosół. Jeżeli chodzi o SMS-y od szefa, żadnych SMS-ów nie ma. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam spokój. Po kuchennych rewolucjach od razu dostałam na drugi dzień ochrzan, więc zachowanie nie uległo zmianie. Te porcje nie na bogato to też myślę, że pomysł szefa, a nie tam na kuchni. No i cóż, głównej kucharce dał spokój, ale całą resztę będzie dalej gnębił, tak? Jezus, naprawdę liczę na to, że Magda nie da rekomendacji tej restauracji. Dorota, jaki jest nadzór? Nie ma gości. Jeżeli kolację wydałam od pani, jak były kuchenne rewolucje, to może tam było 6 kolacji wydanych i nic więcej pani Magdo nie wydała. Mam zaklęte miejsce. Pan nie myśli o tym, o czym należy myśleć. Czyli o ludziach, o gościach, jakoś ich zachęcić. Można robić milion rzeczy, żeby tutaj byli ludzie. Poprawimy się jeszcze bardziej. Nie no, przecież w ogóle nic nie zrobiłeś, come on. Dopiero dzisiaj są te ulotki. Przestań. Plakaty są odpadły. Nic nie zrobiłeś, zignorowałeś to. Myślałeś, że to się... Nieładnie wydrukowaliśmy. No, tak, no ale to wszystko na ostatni moment. Tego nie było. Pan nic nie zrobił w social mediach, w radiu, w żadnym środku przekazu, że to miejsce żyje i jest. Nic pan nie zrobił, panie Mirku. Ona dobrze gotuje, to już jest bardzo dużo, jest pięknie. I ma pan i narzędzia i z nich pan nie korzysta. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny dostałem bur od pani Magdy. Prawdopodobnie ma w tym trochę racji, ale no nie od razu Kraków zbudowano. Już naprawdę myślałem, że on powie coś w stylu przyjąłem ten komentarz do wiadomości, postaram się poprawić. Ale nie no, autentycznie. 3 tygodnie czasu to naprawdę ogromna ilość czasu na to, żeby chociaż zrobić stronę na Facebooku do porządku. Już nie mówię o jakiejś tam promocji w radiu czy coś. Ulotki to też jest kuźwa kwestia jednego dnia zaprojektowania i wydrukowania. No to nie wiem, w tydzień by się uwinął. No ale nie chciało mu się po prostu. Liczył na to, że po rewolucji Magdy wszystko się samo rozpromuje i proszę bardzo, pieniążki mi dajcie. Nie, to tak nie działa. Jezus, masakra. Jeśli przyjdziecie tu,
i wypełnicie to miejsce waszą energią, to to miejsce będzie żyć. A kuchnia jest dobra. To ja nie jestem pewny, jest ta rekomendacja czy nie jest. Możecie mi napisać na dole w komentarzu. Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o konkursie, trwa do piątku, czyli to jest, już wam mówię jaki dzień... 22 grudnia, w sobotę będą wyniki, liczę na wasze kreatywne odpowiedzi. Jeszcze szybki rzut, czy ta restauracja działa? Z tego co widzę po stronie chyba działa, ale nie jestem pewny, bo ciężko mi jest tutaj znaleźć jakieś większe info. Jeżeli mamy tutaj kogoś z Sosnowca, to dajcie mi znać, ale wydaje mi się, że działa. Standardowo tutaj wam zostawiam listę moich sociali, możecie mnie tam odwiedzić, zaobserwować, napisać, podesłać nowy odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczonka już w czwartek. Trzymajcie się i cześć.